Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszej farmie i na naszej wyspie. Mamy tu jakieś zadanko. Muszę przyznać, że piszę do Ciebie dzisiaj z kalendarzem. Kiedy robiliśmy film wcześniej, innego dnia, zobaczyłem kilka zwierząt na konarze czy na pniu za moim domem. Spadły i się zraniły. Nie znoszę być. Nie znoszę, kiedy mi przerywają. Ale czy mogłabyś rozbić tą kłodę? Nie mam właściwych narzędzi i potrzebuję Twojej pomocy. Okej. Okay. Ciekawe, czy to będzie można zrobić właśnie na przykład z dynamitem, którego teraz nie zrobimy, bo nie mamy orów, ale mamy węgiel. Dobrze, to mnie cieszy. Aha, dobrze. Po kolei. Zbierzmy dżem. W sensie wrzućmy na przykład to. Teraz sobie sprawdzimy. Dobra, dobra. Sprawdzimy sobie, po ile był ten poprzedni dżem. To był dżem z melona. Za 540. To poprosimy więcej melonów, co nie? Jak ja obrobię całą tą farmę, to ja nie wiem, czy my będziemy mieli siłę na to, żeby jeszcze iść do kopalni. Ani czas, czy będziemy mieli, żeby tam iść. Dzisiaj dosyć dużo rzeczy nam wyrastało. Ale, no cóż, obowiązki wzywają. Ja tak narzekam, a trzeba by faktycznie po prostu wziąć i zrobić te spryskiwacze. Ja nie wiem. Miodziki się jeszcze robią. Bananki się jeszcze robią. To jest poddane. Ciekawe, czy na przykład można zrobić miód ze słonecznika. To żeby było spoko. Tu jeszcze podlewamy. I drzewka. Musimy sprawdzić. I czy oczywiście, jak zrobimy miód lepszej, jak wsadzimy kwiatka lepszej jakości, czy miód też będzie lepszej jakości. Dobra, to teraz tak. Zostawiamy konewkę. Zostawiamy złote. Tą papryczkę też. I zostawimy sobie kwiatka na próbę. Ok. Weźmiemy. Nie to, weźmiemy sianko. I weźmiemy młot. Zostawimy to. I zostawimy to. I weźmiemy kilof. Dobra, tak to zrobimy. Tak. Tu podkładamy rzeczy. Tu damy zielsko na razie, żeby nie iść z tym do domu. I idziemy do naszego kurnika. Aha, nie muszę dokładać na razie. Jajko! Ja! Mamy pierwsze dwa jajeczka. Cudownie. Teraz mamy dodatkowy obowiązek rano, który mam nadzieję w sumie nie wymaga od nas zbytniej ilości energii.
Dobra, i możemy zobaczyć, czy ja mogę tu zrobić majonez z tych jajek? Myślę, że mogę. Byłoby fajnie. Młot, kilof i trochę żarcia. Dobrze. Tu niech się robi majo majo. W sumie jajko byśmy też musieli sprzedać, zobaczyć z ciekawości, jaką ma cenę ja samo jajko. Idziemy do kopalni, słuchajcie. Idziemy spróbować to przewalczyć. Zebrać jak najwięcej brązu. No, nie zaliczyło się. Czyli teraz musimy zejść 6, 6 w dół. 6, boże, 6 żeśmy mieli ostatnio. Musimy zejść 10 w dół. Dobra, muszę uważać, bo działa to podwójne rozbijanie. Żeby za wcześnie nie klikać. Mamy zejście, to zobaczymy, czy są jakieś rudy. Z tego chyba wypadają. Nie, nie wypadają, ale tam są rudy. Nie będziemy się bili ze wszystkim, bo to nie ma sensu. Będziemy się bili z tym, co jest nam potrzebne. Dobra, double or. Tam już raczej nie widzę. Ani żadnej innej rudy, ok. Ani też tej takiej, wiecie, żyły, która idzie w ziemi. Dobra. Łapkę. I lecimy dalej. Tam widzę znowu rudy, także super. Jest zejście. Tu potrzebujemy glutów, więc w sumie żeby było się ich pozbyć. Glutów, moi drodzy, glutów, a nie potek. Dobra. Może zjemy najpierw lizaki, bo one w sumie mniej dają. Czternasta dwadzieścia, więc jeszcze mamy spoko czasu. I schodzimy dalej. Mamy szczęścia w znajdowaniu dziur. I fajnie, jakby to szczęście takie zostało. O, dobra. Zajebista jestem. Raczej nie. O, tu jaki kombo weszło. Tu jest dosyć sporo ogólnie. Miejsc takich zbitków. A to w tych zbitkach często są
zejścia. I nie pamiętam, gdzie było poprzednio. Ale może możemy sobie zrobić już kilka dynamitów. O. Czy tu gdzieś coś? Ciężko komentować zbieranie kamienia, słuchajcie. No, mam nadzieję, że uda nam się w miarę sprawnie trafić. Wiem, że to jeszcze nie było jedyne przejście, właśnie jeszcze mamy tu. Tu by wypadało wstawić dynamit. O. Nie było przejścia. Wyszła nocka. Weszła nocka, a my jesteśmy w pierze, tak powiem. Nie mam pytań. No i jak? Powiedzcie mi, jakim cudem ja mam przejść 10 pięter? Chyba po prostu zacząć od wejścia tu, nie podlewając niczego, tylko przyjść z samego rana, nie? Ach, jejciu. Możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, czyli możemy wydłużyć czas, ale to teraz to już i tak mnie w niczym raczej nie pomoże. Sensu, nie? Już jest taka godzina, że biegnę zobaczyć tylko, czy mamy tu jeszcze jakieś ory do zebrania. Bo jak nie, to będziemy wychodzić z kopalni. Nie ma. Tu patrzcie, ile jest w ogóle do zbadania. Może tu być gdzieś przejście, bo jest tak mega gęsto. No
Masakra, masakra. Chyba muszę sobie tą kopalnię na trochę odpuścić, bo jestem sfrustrowana. Na pewno sobie skoczymy następnym razem do oceanu, a też chciałabym zobaczyć, jak się mają, słuchajcie, nasze spotkania, bo założę się, że za chwilę... O, ma coś nowego, piggy bank dla nas, dekoracja. W sensie założę się, że zaraz będzie jakiś festiwal. Nie wiem, czy nie jutro. Musimy zobaczyć, jak dojdziemy do domku. Jest ta druga 20. Coś zrobiło. Tu się majonez zrobił. Ok. To spoko akurat. Odkładamy rzeczorki. To żeśmy zdonatowali, więc też można sprzedać. O, a to pickled okra w ogóle musimy zaoferować. Ciekawe. Ciekawe. Ciekawa jestem, ile z nich mamy. Ale może nie złotą. Złotą sprzedamy. Jest szansa, że potrzebujemy jakiejś innej. Dobra. Tak, zostawiamy na pewno to i zostawiamy to. Będziemy potrzebowali naszej konewki. Będziemy potrzebowali tego i tego. To nie tak. Coś chciałam jeszcze zrobić. Kalendarz zobaczyć. Kalendarz zobaczyć i będziemy się kładli, żeby się faktycznie zregenerować porządnie. Mamy jeszcze 10 potrawek z robaków. Jutro ma Lea i Anna urodziny. Tu jest jakiś beach cleanup. O, będzie fajny festiwal. Na pewno pójdziemy sobie do kuchni, w sensie do sklepu z rzeczami do kuchni i myślę, że pójdziemy sobie do oceanu oczyścić kolejne elementy. 1900 prawie monet. Rewelacja. W końcu zaczynamy zarabiać jakieś pieniądze. Bardzo mnie to cieszy. Dobrze, moi drodzy. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnej części. See ya!